Uwaga, jakie są zasady tego wyścigu konnego? Escape, wszyscy se kliknijcie i tak, mapę se oddalcie. Jedziemy główną drogą, tak jakbyśmy chcieli jechać tą drogą właśnie o tej szerokości, czyli tak koło tartaku. Cały czas nią jedziemy i potem u góry jest pole 1, 2, 3. No to wtedy skręcamy w prawo, wiadomo, przed tymi polami, dalej główną. I uwaga, jedziemy nie pierwszy zjazd, tylko ten drugi, który prowadzi przez most. Czyli jest taki już praktycznie ostatnie rozgałęzienie. Jedziemy w dół, mijamy jeziorko, potem skręcamy w prawo, wjeżdżamy na taki most. No i dalej główną drogą, aż podjedziemy do tego miejsca, w którym się znajdujemy, nie? Czekaj, bo my jesteśmy tu, tak, no. Czyli mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. I jakie są zasady? Jedziemy, staramy się cały czas jechać po betonie. Wiadomo, jeżeli nie ma miejsca, to gdzieś jedziemy po poboczu. I nie skracamy. To znaczy, że jak jest zakręt, nie, to nie przecinamy tego zakrętu na hama i nie wykorzystujemy, że ktoś się trzymał betonu, a wy go skracacie i wyprzedzacie. Czyli po prostu staramy się cały czas po tej betonowej jechać. Dobra, uwaga, na słowo start, będę odliczał. Korek się zrobił? Dobra, uwaga. 3, na start. 3, 2, 1, start! Jazda! Kurde! A ty! Samochody was wyprzedzają. Ej, kurde. Moja szkapa jest mocniejsza. Dawaj go, dawaj go. Szybciej, płotka. Oj, tu się jakaś kraksa chyba może wydarzyć. Hopsa! Dobra, jesteśmy na głównej. Oj, ale on tutaj widzę, że Formuła 1 była grana. Chłopco na drzewie się zatrzymał. Jan na drzewie wypuszcza. Aj tam Baltazar. O nie! Pociąg? Jak pociąg? O fuck, to trzeba będzie uważać. Dobra, nie. Tu skręcamy w prawo. Dobra, wjeżdżamy na autostradę. Ja jadę poboczem. Teraz będziemy musieli wyprzedzić. Jan tam z tyłu jedzie, aż się kurzy po asfalcie. A tu rzepak ładnie. Dobra, i jedziemy. Tutaj jedziemy prosto jeszcze. Oj, niebezpieczny samochód to był. Panie, pan nie widzisz? Uchyl pan szybę. Tak się jedzie właśnie. O ty kurde! Ty, tu miało być prosto, co ty to robisz? Wyście źle pojechali. Chłopy, co się pomyliły. Ja mówiłem o tym, że tu jest prosto. To musicie ściąć teraz. I tutaj skręcamy. Uwaga, niedźwiedzie, tu znak jest. Wipek co oszukał. Na końcu jest... Ktoś tam skacze na końcu, no. To Jan jest. Oj. Dobra, cały czas wzdłuż asfaltu jedziemy. I na pierwszym możliwym skrzyżowaniu w prawo. Na most, to jest skręt na most. Na tamę chyba zresztą. Tutaj, tak. Let's go. A teraz jedź tak jak samochody. Ale korek tu się zrobił. Cały czas wzdłuż asfaltu. Zmienił, bo wpadł pod trasę? Nie, ja nie zmieniłem trasy, ja mówiłem od początku i nawet pokazywałem, tylko że oni widocznie nie zrozumieli. Ale Wipek chyba był przejęty tak wygraną i prowadzeniem. Ty, Wipek co na samochód wchodzi? Ale tu jest stadnina koni fajna. Ile masz koni mechanicznych, stary? Pod maską? Patrz jak cię jeden koń robi. Co Wipek wjechał w słup. Tak jest, wyprzedzamy. Nawet Karolek go wziął. Stary, mocniejsze konie mamy, przyznaj się. A, jeszcze pociąg, patrz! A nie, myślałem, że im przetnie drogę. Myślałem, że droga jest przecięta, ale ten pociąg jedzie obok. Dobra, dobra. Wipek się zatrzymał na samochodzie znowu chyba. O nie, Energi zaraz dołączy. O nie, jedziemy w miejscu. World War 2 Friends Parody. A, ja już to widziałem kiedyś. O nie! Dobra, to naciskajcie W szybko. Panowie, ale jak chcecie, to możemy zrobić turniej taki troszkę jak roboty były kiedyś, walczyły ze sobą i będą walki na widlaki, kto kogo przewróci. Dobra. No to moi drodzy, zwycięzca. Dobra, to jedziemy na ten, oddać koniki. Kto tam jeszcze, ktoś jedzie z opóźnieniem? Jedzie, patrz, czekajcie, musimy, ja go powitam. Kto to jest? Jan! Woohoo, wszyscy, woohoo! Woo! Dawaj, dawaj! Jedziesz! Dobra, jedziemy konie do stajni zawieźć. Ja się nie znam na tym, ale taki koń, co jest takim koniem, co na przykład, znaczy ja się nie znam na nazewnictwie, nie zaprzęgowym, ale takim koniem na przykład wyścigowym, ogólnie koniem, który galopuje i tak dalej, nie? A nie takim koniem tylko, co stoi w stajni i nic nie robi. To przecież to musi być kawał mięśnia. Przecież to musi być tak umięśnione zwierzę. Ups, dobra. No i cyk. No, to można uznać, że zostało to ogółem zakończone. Zwycięstwo.